Już po raz piąty Chrzanowska Hala Sportowa gościła pary taneczne z całej Polski podczas turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa. Jest to piąty turniej, który organizujemy właśnie na tej hali w Chrzanowie. Zjechało aż prawie 240 par z całej Polski, więc naprawdę dużo par tańczy z różnych rejonów, jak z Warszawy, ze Śląska, z Małopolski, Wrocław i z jeszcze wielu innych miast. W turnieju wzięło udział blisko 240 par, czyniąc ten turniej jednym z największych, które odbyły się w tym roku w naszym kraju. W rywalizacji nie zabrakło także kilku par z Chrzanowa, trenujących na co dzień w chrzanowskich filiach Szkoły Tańca Ciepły z Jaworzna oraz Mysłowickiej Szkoły Tańca WIR. Turniej został rozegrany w kilkunastu kategoriach, począwszy od kategorii dziecięcych po profesjonalistów i seniorów. 10-11, 12-13, kategorie 14-15, powyżej 15 i w klasach tanecznych od najniższej klasy do mistrzowskiej klasy polskiej, do klasy A, która będzie właśnie na wieczornej gali tanecznej tańczyła. Podczas chrzanowskiego turnieju pary tańczyły w dwóch stylach tanecznych, latynoamerykańskim oraz standardowym. Zawodnicy prezentują się w dwuminutowych pokazach tanecznych w każdym tańcu. Na przykład w tańcach latynoamerykańskich jest to samba, cha-cha, rumba, paso doble i jive. W tańcach standardowych walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot i quickstep. A jeszcze chciałam dodać, że na dzisiejszej gali tanecznej wieczorem zatańczą również pary seniorskie, czyli powyżej 40. 105 lat oraz powyżej 55 lat, które naprawdę też reprezentują wysoki poziom tańca. Było o co walczyć, gdyż pary poza Pucharem Burmistrza Miasta Chrzanowa rywalizowały o cenne punkty rankingowe. Pary w każdej kategorii wiekowej zdobywają tutaj punkty, a pary stojące na podium zdobywają kolejne podium, które jest potrzebne do podwyższenia klasy tanecznej. Ta sztuka udała się w Chrzanowie kilku parom. Jedną z nich byli reprezentanci Dream Team z Dobrzenia Wielkiego, Joanna Surówka i Tomasz Główka, którzy zwyciężyli rywalizację w kategorii A w stylu latynoamerykańskim. Dzięki wygranej awansowali do najwyższej kategorii tanecznej S. Chrzanowski turniej trwał od rana do późnych godzin nocnych. Szczegółowe wyniki tej rywalizacji można znaleźć na stronach Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Publiczność też dopisała i ogólnie uważam, że turniej jest jednym z lepszych z tych pięciu, które udało nam się tutaj zorganizować. Tradycyjnie organizatorami turnieju była Szkoła Tańca WIR z Mysłowic oraz MOXIR w Chrzanowie.